zapraszamy naszego gościa, który skorzysta z naszego zaproszenia i wygłosi nam wykład inauguracyjny Matematyka i jej czas. Doktor Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę przed Państwem wystąpić. Bardzo dziękuję organizatorom, że zechcieli mnie zaprosić i że mogę tu Państwu troszkę o impresjach na temat matematyki powiedzieć. W pewnym momencie ze zgrozą sobie uświadomiłem, że niemal każdy ze slajdów to mógłby być temat na osobne wystąpienie. Ja niestety jestem gadułą, ale mam nadzieję, że ten deadline obiadowy pozwoli mi w odpowiednim czasie zakończyć moje wystąpienie. Chciałem wybrać temat jakoś nawiązujący do atmosfery i klimatu szkoły. Nie będzie to takie przedstawienie jakiegoś zagadnienia, fragmentu matematyki. Będą to impresje na różne tematy dotyczące właśnie matematyki i jej czasów. Proszę Państwa, no ucząc matematyki jesteśmy kojarzeni z zadaniami, ale matematyka to nie tylko zadania, to również problemy, to również ludzie tworzący tęże matematykę i dlatego czasem warto sięgnąć do korzeni. Matematyka, matematykę oznacza wiedzę, a więc my, Państwo, jesteście tymi, którzy niosą wiedzę, ten kaganek nie tylko oświaty, ale konkretną wiedzę. No i dwóch najsłynniejszych matematyków, najczęściej przytaczanych, Thales, prawda, każdy uczeń, student zapytany, jakich znasz matematyków, to wymienia pierwszych dwóch, Thales, Pitagoras. Z Euklidesem już jest trochę gorzej, już nie każdy tak potrafi skojarzyć Euklidesa, no bo to już dotyczy matematyki aksjomatycznej, której teraz w szkole nie ma. Ale oprócz nich byli inni wielcy, tacy jak Archimedes. I tu uczniowie się dziwią. Archimedes? Przecież fizyka, prawda? I w zasadzie po raz pierwszy o Archimedesie słyszymy na fizyce. Archimedes Syrakus, prawda? Tu pozwoliłem sobie greckie napisy przygotować, jako że chcę też mówić o związkach matematyki i humanistyki. Tu dziękuję pani kurator, że zwróciła uwagę na związki matematyki, żebyśmy dotarli również do humanistów i żeby humaniści otwarli się na tęże matematykę. Drugi, no to znowu fizyk, prawda? A przecież to jest jeden z największych matematyków wszystkich czasów, Isaac Newton. No i wreszcie, pewnie domyślacie się Państwo, trzeci, Carl Friedrich Gauss, najczęściej przytaczana trójka wielkich matematyków. Państwo dopiszecie na pewno kolejne nazwiska wielkich, ale nie zapominajmy również o tradycji polskiej. Zawsze się mówi, że Polacy to nie mieli głowy do matematyki, ale to jest nieprawda, bo i był Vitello, i był Kopernik, prawda, który jednak był matematykiem i inni, ale ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć trzech, o których znowu może uczący się matematyki czy ludzie nie mający kontaktów z matematyką na pewno no, mniejszą okazję mieli do zetknięcia, więc przede wszystkim Stefan Banach. Chyba nasz największy albo jeden z największych matematyków. Tutaj moneta wydana z okazji Kongresu Europejskiego Matematyki w Krakowie, który się odbył 3 lata temu. Drugi, Wacław Sierpiński, równie wielka postać, zasłużony na polu matematyki, a również obronności. Prawda? Tutaj ostatnio słynny się stała wiadomość, że między innymi cud nad Wisłą był możliwy dzięki kryptografom, dzięki matematykom, którzy rozszyfrowali komunikaty Armii Czerwonej.
i w czym brał udział również Wacław Sierpiński. No i pozwolę sobie na akcent krakowski, bo w pewnym sensie w Krakowie się to wszystko zaczęło. Stanisław Zaremba, gdzie inni robili doktoraty, habilitacje i tworzyli ośrodki lwowskie, warszawskie, które stały się potem słynne na świecie, ale jednak Stanisław Zaremba dał ten zaczyn, nie tylko on oczywiście. I tu znowu dopiszemy kilkanaście, kilkadziesiąt nazwisk polskich matematyków, o których warto, żeby było cokolwiek wiadomo, żeby uczeń kojarzył nie tylko z zadaniem, prawda, ale również z postacią, że matematyka jest nauką tworzoną przez ludzi. I właśnie związki matematyków i humanistów. Pozwoliłem sobie podzielić na dwie strony tak zwany humanista. Bardzo często, to zresztą niemal codziennie można usłyszeć. Nie umiem matematyki, bo jestem humanistą. To jest usprawiedliwienie, prawda, jakoś. Nie mam głowy do matematyki, bo mam umysł humanistyczny. Gorsze jest nobilitacja. Nobilitacja niewiedzy. Nie umiem matematyki, więc jestem humanistą. To już jest trochę groźne, bo trudno, żeby niewiedza dawała jakieś podstawy, prawda, tutaj do nobilitacji, bo... W transmisji słabo słychać, jak się dobrze... Aha, dobrze. Przepraszam bardzo, bo mówiłem do sali, może mi się wydawało, że wszyscy mnie słyszą, ale widać przekaz ma swoje wymagania. Także będę bliżej trzymał mikrofon. Nieprzyzwyczajony jestem do mikrofonu i to dlatego. Proszę Państwa, bo prawdziwy humanista, no to jest ten, co mu nic nie jest obce, co jest ludzkie. Prawda? To jest umysł otwarty na wiedzę. To nie musi być człowiek, który od razu zna wzory na całkowanie przez części czy przez podstawienie, ale który docenia i rozumie znaczenie nauk ścisłych, nauk matematycznych, umysł wszechstronny, gotowy na wyzwania. Tak widzieli humanistę ludzie renesansu, tak widzieli humanistów starożytni, chociaż wtedy tego słowa nie było, tego terminu nie było. I tu mam zawsze taki test dla humanistów, ci, którzy uważają się za humanistów. Znany fresk. Pierwsze pytanie, kto to namalował, kto to wykonał, a po drugie wymień 10 postaci występujących na tym obrazie. Ludzie renesansu znali prawdopodobnie niemal wszystkie postaci, które tam były. Niestety wiedza ta częściowo zaginęła i do dziś to ze 20 postaci chyba specjaliści są w stanie rozpoznać. Ale prawdziwy humanista, ktoś, kto uważa się za humanistę, powinien wskazać kilka postaci, które zresztą ściśle związane są z matematyką. No, na pewno centralne postaci, prawda, Platon i Arystoteles. Oczywiście przede wszystkim filozofia, ale wiemy, jakie zasługi dla matematyki miał Platon, a i o Arystotelesie nie można zapomnieć jako o tym, który dał podstawy logiki. No ale wśród tych są matematycy tacy jak tutaj Pitagoras. To, proszę Państwa, ludzie renesansu wiedzieli i Rafael Santi, który jest autorem tego fresku, też wiedział, on miał ogromną wiedzę. A przecież kim był? Był malarzem, był artystą, ale był humanistą, prawda? To nie był ten humanista, co nie ma głowy do matematyki. Tutaj mamy Euklidesa, niektórzy twierdzą, że może to jest Archimedes, Ptolemeusza, prawda? No, można by tak wiele postaci wymienić, może wskaże przynajmniej kobietę, Hypatię, która też tutaj występuje. Także no, można by tych ludzi tu jeszcze więcej wymieniać. Zachęcam do przyjrzenia się temu obrazowi, nie mówiąc już o tym, że tutaj występuje pewien akcent czysto matematyczny, teoria perspektywy, a więc coś, co nawiązuje do geometrii rzutowej. No, przybliżone postacie właśnie Pitagoras,
I tu znów można by się zastanawiać, co on ma na tej tabliczce. Tam są te liczby, którymi tak Pitagoras na początku się zachwycał. Tu mamy Euklidesa w przybliżeniu, no i mamy Ptolemeusza z kręgiem Ziemi i wiemy, jakie są jego zasługi dla powstania, dla badania Układu Słonecznego, dla badania w ogóle Wszechświata. Więc proszę Państwa, właśnie związki matematyki z ideami, zresztą matematyka bardzo długo była częścią filozofii, była stworzona przez filozofów, prawda, a stała się podstawą pewnego widzenia świata, no to spojrzenie. Co jest najmądrzejsze? Liczba. Co jest najpiękniejsze? Harmonia. Czym jest cały świat? Liczbą i harmonią. No któż to mógł powiedzieć, jak nie Pitagoras, prawda? Pitagoras, który również muzykę zaliczył do matematyki. I muzycy przyparci do muru przyznają się, że rzeczywiście muzyka ma ścisłe związki z matematyką, chociaż znowu tak by chcieli powiedzieć, że oni z tą matematyką no nie bardzo byli w porządku, jak chodzili do szkoły. I właśnie hasło Pitagorejczyków, arithmos arche panton, czyli liczby rządzą światem, liczba jest podstawą wszystkiego, wszystko jest liczbą, różnie to można tłumaczyć, prawda? No i Bóg stwarzając świat posłużył się rachunkiem, ale jest również inne spojrzenie, bardziej geometryczne, w sposób geometryczny i tu mamy hasło Platończyków, a geometretos medeis eisito, czyli nieznający geometrii niech tu nie wchodzą do tej Akademii Platońskiej, albo hasło, które również zapożyczyło koło matematyków studentów UJ, eioteos geometrei, Bóg czyni geometrycznie. A obraz właśnie Pana Boga stwarzającego świat geometrycznie, to jest, być może Państwo wiecie, William Blake, wielki poeta, ale również artysta, malarz znany ze swoich wierszy i znany ze swoich ładnych, takich ekspresyjnych obrazów. Stereotypy. Jakie są wyobrażenia o matematyce? No właśnie, stosy liczb, rachunki, prawda? Ja nie umiem matematyki, to ty mi tu policz, prawda? Tam 12 plus 13, o. Wykonaj działania. To często się zdarzało przy bridżu. Ty jesteś matematykiem, to licz, prawda? Tutaj wyliczaj te punkty, bo prawda? No, ja proszę wtedy humanistów, żeby pisali, bo oni są humanistami, prawda? No. Następnie, no, cały czas niezrozumiałe symbole, coś w rodzaju magicznych wzorów, prawda, które podręczniki, wijące się całki. Całka jest to symbol abstrakcyjnej matematyki i każdy z was pewnie słyszał, a matematyk, tak, to całki, całki, to najwyższa abstrakcja, prawda, która prześladuje ludzi, a już potrójna całka to już jest jeszcze wyższy stopień abstrakcji. Wzory, wzory, które niby są utrapieniem uczniów, których oni się nie chcą uczyć, prawda, tych 30 wzorów czy 40, a przecież jak się uczą języka, to 30 słówek na lekcji to prawie jest norma. A to 30 wzorów przez parę lat i jest z tym wielki problem. Zrozumienie. No więc proszę Państwa, właśnie nie rozumiem, czego nie rozumiem. Ileż to się razy zdarza, że pytamy, zgłasza się uczeń, nie umiem rozwiązać tego zadania. No to przypomnij temat. A się okazuje, że on nie zna tematu tego zadania, bo jeszcze nie zdążył przeczytać, ale już nie rozumie, prawda? Zresztą jak ktoś usłyszy słowo matematyka, to już zakłada, że nic z tego nie zrozumie. Zadania. Matematyka szkolna kojarzona jest z zadaniami. Ja tu nie chcę przytaczać znanego zadania od Rwalu, które pewnie Państwo wszyscy znacie, prawda? Więc przytaczę inne zadanie złośliwe dotyczące różnych rachunków w sklepie. Sam byłem świadkiem,
jak kupowałem 3 bułki po 20 groszy i pani na kalkulatorze wyliczyła, ile ja mam zapłacić. Prawda? Także to wzięte z życia. Także żeby matematyka niekoniecznie musiała się kojarzyć z zadaniami. Wyobrażenia. No, my matematycy, nauczyciele matematyki, mamy pewne wyobrażenia, prawda? Na temat matematyki, jej fragmentów. Widzimy, jeśli na przykład jest termin Taylor, no to większość z nas wyobraża sobie wzór Taylora, szereg Taylora, ale nie matematyk, no może mieć bardzo różne skojarzenia. Ja tu przytoczę tylko jedno, na przykład takie, prawda, bo no, to nie jest może Liz Taylor, ale zawsze Taylor też. Proszę Państwa, matematyka i filozofia mają wspólnego wiele nawet dzisiaj. Zauważył to Albert Einstein. Do podatków nie wystarczy umysł matematyka, tu potrzebny jest filozof. Wszyscy wiemy, gdy rozliczamy się z podatków, a jeszcze do tego, jak mamy firmę, to zupełnie to wygląda, prawda? To znaczy dla nas to nie jest trudne, ale sam wiem, znam ludzi, którzy w momencie, jak muszą PIT wypełnić, no to przeżywają ogromne katusze. Zastosowania. No, matematyka ważna dziedzina, ale tak naprawdę to się nam wydaje, mówię nam, przeciętnemu człowiekowi, no że gdzie to można zastosować? Nieraz pewnie Państwo słyszeli takie stwierdzenie. Całe życie, prawda, nigdy nie stosowałem logarytmów. Po co ja się tego muszę uczyć w szkole? A te sinusy, no do czego mi się to przyda, jak ja będę artystą albo muzykiem? Co to, po co te rzeczy są? Okazuje się, że jednak my tę matematykę bardzo często, bardzo chętnie wykorzystujemy. I żeby uczniów przekonać do tego, czy też złamać pewne stereotypy, ja porównuję matematykę do różnych dziedzin naszej działalności. Język. No więc już wspomniałem, jeśli się uczymy języka, to musimy się troszkę rzeczy nauczyć na pamięć. Może to boli, ale proszę Państwa, mimo wszystko jest to no, konieczne. Idzie się na rękę uczniom. Na maturze można mieć tablicę. Ja uważam, że, to jest moje osobiste zdanie, że robimy pewnego rodzaju krzywdę im, bo w ten sposób oni się nic nie uczą i no, trudno skojarzyć temat zadania ze wzorem, który może jest w tablicach, a którego może nie ma. Ja się zawsze pytam, jak nie, czy mogą mieć tablicę. To ja się pytam, czy jak jedziecie do Anglii, to bierzecie ze sobą słownik. No bo po co się uczyć języka, jak wszystkie słówka są w słowniku, prawda? Po co? Podobnie właśnie, no, ja tu zacytowałem chiński, no bo proszę Państwa, jeśli Chińczyk zna 2,5 tysiąca znaków, to w zasadzie jest uważany za analfabetę. Także, no, my i tak mamy dużo lepiej, a w matematyce znowu tych wzorów nie ma tak dużo. Muzyka. Co matematyka ma wspólnego z muzyką? No, przede wszystkim to, że kiedyś była zaliczana do matematyki, ale również matematyka i muzyka wymaga ćwiczeń. Przychodzi ktoś i mówi, no pojutrze zdaję egzamin, pomóż mi. A nie zna, no, nie mówię tabliczki mnożenia, ale podstawowych wzorów. No to ja mu mówię w ten sposób. To może nauczysz się w jeden wieczór grać sonatę księżycową Beethovena albo jakiś prostszy utwór. Nie da się. To wiemy. A w matematyce wydaje się, że to, co jest niemożliwe do zrobienia przez pół roku, zrobi się potem w jeden dzień. Niezbędne jest ćwiczenie. Ja już nie mówię o innych aspektach matematycznych muzyki, ale sprawa ćwiczeń. A jeśli ćwiczenie, to sport. Nie ma dobrego sportowca bez ćwiczeń. Nie można być mistrzem, tu jest Michael Jordan,
który również z innego powodu się tutaj pojawił, ale o nim za chwilę. Bez treningu, bez ćwiczenia. Nawet genialny matematyk musi pracować, musi ćwiczyć umysł, bo jak wiemy, geniusz to jest 99% pracy, reszta prawdopodobnie talent. No i poezja. Matematycy i poeci mają ze sobą wiele wspólnego, no bo też potrzebne jest natchnienie, nawet do rozwiązania zadania, prawda? Sami państwo wiecie. Poza tym przeżywamy męki rozwiązania, męki stawiania problemów, podobnie jak poeci. Może w troszkę innej płaszczyźnie, ale również. Pozwoliłem sobie tutaj, no humaniści od razu wszyscy poznali, że chodzi o Goethego. No, bo proszę państwa, Faust to jest przykład właśnie dzieła takiego prawdziwie humanistycznego, gdzie wiedza połączona jest z artyzmem, ze sztuką. Nawiązując do języka, Galileusz sam twierdził, że księga przyrody napisana jest językiem matematycznym. Tak, rok 2015 to jest, proszę państwa, 100 lat od powstania ogólnej teorii względności. To są równania pola. Tu zaklęta jest cała teoria wszechświata, o której wiemy. Równania Maxwella, cały elektromagnetyzm zapisany jest w kilku wzorach. No i kolejna teoria, mechanika kwantowa. Trzy najważniejsze równania, no może nie najważniejsze, ale jedne z najważniejszych, opisujące naszą rzeczywistość. No ale proszę państwa, czy to było trudne? No to weźmy sobie kodeks cywilny, jakiś artykuł i spróbujmy go przeczytać. Tamto było dla specjalistów, a to jest dla każdego z nas, prawda? Bo każdy może być ubezpieczony, każdy daje darowiznę. Jak czytamy kodeks cywilny, to ile razy musimy taki artykuł przeczytać, żeby go zrozumieć? A i tak sąd interpretuje to po swojemu i na ogół sprzecznie z tym, co my o tym myślimy. Wiemy o tym dobrze. Muzyka. Muzyka już, jeszcze raz powtórzę, prawda, ale to są symbole. Muzyk, wykształcony człowiek muzycznie, patrząc na nuty, poznaje utwór, potrafi go zagrać. To są też znaczki. Lepsi, ja im zazdroszczę, bo niestety takiego daru nie mam, nawet słyszą tę muzykę, która tutaj jest zapisana. Matematyk, znawca różnych teorii, patrząc na równania, rozpoznaje teorię, wie o co chodzi. Tu, prawda, oj, przepraszam, zaraz będzie sport, ale na chwilkę wrócę. To równanie mówi nam, że w zasadzie, chociaż strasznie skomplikowane i zawiłe, ale to jest właśnie jak skomplikowany utwór muzyczny, z którego dowiadujemy się, że gdyby nasz wszechświat był tak zagięty jak kartka papieru, to byśmy nie byli w stanie tego zobaczyć, patrząc od wewnątrz. To jest tak zwana teorema egregium Gaussa. A to drugie pokazuje pewne ścisłe związki geometrii z topologią. To jest wzór Gaussa-Bonneta dla tych, co się może tym troszkę bardziej interesują. Ale inni patrzą tak jak ja na muzykę, prawda? No ładne nuty. Gdyby nie było napisane, że jest Für Elise, to bym pewnie nie wiedział, że chodzi o bardzo piękny utwór. Sport. Sport to są ćwiczenia, to jest technika. Matematyka to też jest znajomość pewnej techniki. Potrzebna jest pewna wiedza. Wybrałem tu szczególnie właśnie techniczne sporty typu skok o tyczce, skok z wyż. No bo któż, proszę państwa, po jednodniowym treningu, nie mając do czynienia z dziedziną, zacznie skakać o tyczce? Nikt, prawda? Nikt z nas by się chyba nie odważył wykonać skoku o tyczce bez odpowiedniego przygotowania. A w matematyce ludziom się wydaje, a nauczę się tam twierdzeń z analizy w 2 dni przed egzaminem. Znowu pojawił się Michael Jordan. Nie tylko dlatego, że jest sportowcem, ale ukończył 2 lata studiów matematycznych.
On no, wybrał karierę potem sportowca, trudno mu się dziwić, ale radzi sobie teraz w biznesie, bo jednak to przygotowanie matematyczne jest i tu się przypomina powiedzenie Steinhausa, matematyk zrobi to lepiej, prawda? No i poezja. Poezja może być również związana z matematyką. Znawcy tematu pewnie rozpoznają, to jest taki wielowiersz językiem matematyki napisany. Ty klaso transfinalna, ty silna wielkości, nieprzywiedlne kontinuum, praukładzie biały, Christoffela ze Stoksem oddam na wiek cały, za pierwszą i ostatnią pochodną miłości. Kto to jest? Stanisław Lem. Autor to jest bodajże 8 albo 10 zwrotek wiersza Zakochany cybernetyk o miłości językiem wyższej analizy. Prawda? No, to oczywiście te związki tutaj to jest pewnego rodzaju żart, ale mimo wszystko pewne związki, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, z matematyką istnieją. Proszę Państwa, zastosowania. Ja o tym znowu można by mówić i mówić bardzo długo. Ja tylko przytoczę dwa przykłady. Jest coś takiego jak teoria węzłów. Prawda? No, to się nam kojarzy z krawatami, ze sznurówkami, ale są taternicy, są żeglarze, którzy też tymi rzeczami się zajmują. Natomiast zastosowanie węzłów jest między innymi w biologii, bo spirala życia może występować w postaci zamkniętej. Poza tym te wszystkie operacje związane z rekombinacją, z replikacją. Jak to jest, że upakowana taka nić DNA potrafi się rozdzielić na dwie i nie zaplątać? Jak to jest możliwe? Tu z pomocą przychodzą specjaliści w topologii, właśnie w teorii węzłów, którzy potrafią na pewne pytania odpowiedzieć. Tu mamy zdjęcia właśnie cząsteczki DNA w różnych wersjach i no, tylko przykładowo jest tak zwana teoria supłów, bo dla matematyka supły i węzły to niekoniecznie to samo. W związku z tym z tej teorii korzysta się i próbuje się opisać zachowanie różnego typu DNA. No, jeden z cytatów. Oczywiście temat rzeka, temat samograj, fraktale z różnymi zastosowaniami. Benoît Mandelbrot, twórca, pozwoliłem się tutaj zareklamować, że miałem okazję poznać Benoît Mandelbrota w 2005 roku, gdy był w Warszawie, gdy dostał medal Sierpińskiego, przyjechał do Krakowa. Zastosowania, proszę Państwa, znowu temat na osobny wykład. Grafika komputerowa, elektronika, zoomy cyfrowe, przyroda, badanie zjawisk przyrodniczych. No i tu właśnie też przykłady zastosowania fraktali, na przykład w filmie do robienia efektów specjalnych, które oglądamy w różnego rodzaju filmach, które obecnie są wyświetlane i bardzo chętnie z tego korzystamy. No, sytuacje z życia, wypisałem kilka, Państwo dopiszecie 50 następnych, ale może zwrócę na jedną. Tworzenie pojęć abstrakcyjnych i porządkowanie. Proszę Państwa, tu nawet ktoś, kto nienawidzi matematyki, dostaje wysypki, posługuje się metodą abstrakcji, no i korzysta z uporządkowania leksykograficznego. Prawda? No bez porządku leksykograficznego nie dalibyśmy sobie rady z niczym. A mówiąc klasa poszła do kina, czy szkoła osiągnęła efekty, to jest zasada abstrakcji przecież. Nie będę wchodził w szczegóły, ale wszyscy, dosłownie wszyscy, takimi rzeczami się posługujemy, jak sztuka, nauka, wiedza. To są pojęcia abstrakcyjne, które matematycy opisują za pomocą czego? Relacji równoważności. Oczywiście są też zastosowania nietypowe. I tu przypomina mi się też anegdota o Hilbercie, który podobno był bardzo towarzyski, lubił towarzystwo
młodych kobiet, ale ci, którzy słyszeli rozmowę jego z kobietami, często słyszeli, ależ moje dziecko, to twierdzenie dowodzi się w następujący sposób. Prawda? Także tu no, można w ten sposób również brylować w towarzystwie i matematyka może czasem być pomocna. Tak. No i proszę Państwa, zawód matematyk. Okazuje się, że nasz zawód na świecie jest jednym z najbardziej popłatnych zawodów. Trudno w to uwierzyć, prawda? Ale proszę Państwa, rzeczywistość jest taka. To jest z 2009 roku informacja, także stara. Ten pan to jest Yao, medalista Filca, który medal dostał w 1983 roku na tym samym kongresie, na którym profesor Krygowska miała wykład plenarny, zapowiedziana przez Hansa Freudenthala. Byłem, widziałem, miałem okazję, historyczne wydarzenie. Niestety wtedy aparaty fotograficzne nie były tak w użyciu. Zresztą 83 rok, Państwo wiecie, to nie było internetu, nie było tej elektroniki. Matematyk, teoretyk, który zrobił również karierę na patentach z dziedziny grafiki komputerowej. Natomiast właśnie tu podany jest adres strony, która jest aktualizowana i gdzie można przeczytać, że również w zeszłym roku matematycy zajmowali pierwsze miejsca. No, praca matematyka wygląda czasem tak, co nie podoba się niektórym urzędnikom, no bo jak człowiek nic nie robi, to nic nie robi, prawda? A że myśli, to matematyk przy pracy, Samuel Eilenberg, matematyk polskiego pochodzenia, zresztą tak oryginalny obrazek był podpisany, to zdjęcie, matematyk przy pracy. Prawda? To można również przekonać się, że jak my myślimy o zadaniu, to wykonujemy inne czynności czasem, albo siedzimy i myślimy, bo to zadanie, ten problem nas męczy. No i proszę Państwa, właśnie z 2014 roku, bo ja sprawdziłem, czy to jest tylko jakiś roczny hit, czy... No właśnie, tu mamy stronę, gdzie można sprawdzić, powołuję się na dokładną stronę. Właśnie, tu zaraz mam dane dokładniejsze. Oczywiście, proszę Państwa, są zawody lepiej płatne, ale jest większe ryzyko. No, gangster zarobi dużo, ale w każdej chwili może zginąć, prawda? Matematyk to jest zawód bardziej bezpieczny, chociaż nie zgodziłbym się, że nie stresujący, bo tworzenie nowych rzeczy, dowodzenie rzeczy nowo odkrywanych jest równie stresujące jak praca menedżera zarządzającego wielkim przedsiębiorstwem. Prawda? To chodzi oczywiście o matematyków amerykańskich przede wszystkim, ale proszę Państwa, u nas też już widać taki trend. Nasi studenci na ostatnich latach studiów już pracują w różnych firmach konsultingowych, robią kursy aktuariuszy, specjalizują się w różnych dziedzinach i są rozchwytywani. Po prostu matematyk, który ma głowę na karku, nie będzie bezrobotny. A jeśli do tego jeszcze umie informatykę, no to już zupełnie może zrobić karierę. Tu właśnie mamy zestawienie, pozwoliłem sobie z zeszłego roku zestawienie zacytować i prognozy wzrostu zarobków. Oczywiście z prognozami bywa różnie, ale generalnie widzimy, że no, tu dziwne zawody się pojawiają, bo to z Ameryki wzięte. Natomiast proszę Państwa, rzeczywiście, naprawdę nasi absolwenci, chociaż no, studiowanie matematyki wymaga pewnego samozaparcia, to jednak w momencie kończenia studiów są ludźmi przygotowanymi, otwartymi i słowo, którego specjalnie nie lubię, ale które teraz użyję, innowacyjnymi w każdej niemal dziedzinie. Więc młodych ludzi trzeba zachęcać do matematyki, właśnie pokazując im jej piękno i nie tylko zadania, nie tylko konkursy, ale również problemy. Ten młody człowiek, mając 10 lat, przeczytał o takim wzorze
czyli widzimy wielkie twierdzenie Fermata. To był Henry Wiles, który 30 lat później, mając 40 lat, rozwiązał ten problem, udowodnił twierdzenie. Co prawda jako dziecko w kolebce hydrze nie urwał głowy, ale został zarażony pytaniem. To pytanie męczyło go przez wiele lat i miał szczęście na nie odpowiedzieć w 1993-1994 roku z pewnymi problemami, ale jednak problem rozwiązał. I chciałem zasygnalizować pewne wyzwania, niektóre z nich, o niektórych z nich można młodym opowiadać, bo chętnie słuchają, chętnie chłoną takie rzeczy. No, takie, tu się troszkę bawię w takiego matematyka zapowiadającego, jakie to problemy należy rozwiązywać, więc, ale proszę nie traktować tego jako mojej próżności, tylko jako pewne przemyślenia. Zrozumieć liczby pierwsze, zrozumieć w ogóle liczby wielkie. Przychodzi czas, gdy przy pomocy komputerów będziemy poznawać własności ogromnych liczb, nieosiągalnych dla naszej takiej codziennej wyobraźni. Jak wygląda nasze otoczenie? Jak wygląda nasz wszechświat? Dużo wiemy, dużo nie wiemy. No i jak wygląda nasza rzeczywistość? Teoria wszystkiego stała się obecnie modna, bo jest film poświęcony Hawkingowi, ale jak to jest? Czy te wszystkie teorie opisujące różne zjawiska można połączyć w jedną, jakąś sensowną teorię? Jakiej matematyki będziemy musieli tu użyć? I właśnie zagadnienia, o których można dzieciom mówić. Hipoteza Goldbacha. Proste stwierdzenie. Każda liczba parzysta od czterech, prawda, daje się przedstawić jako suma dwóch liczb pierwszych. Jest książka na ten temat. To nie jest książka o samej hipotezie, to jest bardziej książka o właśnie twórczości matematycznej. Niektórzy z Państwa pewnie ją znają, ale bardzo dobrze opisane jest, jakie matematyk przeżywa męki przy tworzeniu nowych rzeczy, a sama hipoteza jest prosta. Liczby bliźniacze. Ile jest par liczb pierwszych różniących się o dwa? No, to rozumie każdy, jeśli rozumie, co to jest liczba pierwsza. A problem jest otwarty, nierozwiązany do dziś. Nie wchodzę w szczegóły. Największa, sprawdzałem wczoraj jeszcze, nic się nie zmieniło. To jest 2 lata temu odkryta para. Nie wiemy, czy tych par jest skończenie wiele, czy nieskończenie wiele. Tu mamy właśnie przykłady liczb bliźniaczych. Można sobie to uogólniać na liczby wieloracze, czworaczki, sześcioraczki. Problemy są otwarte. Nic nie wiemy. To znaczy, może nic to jest duża przesada, ale problemy są otwarte i nie potrafimy ich rozwiązać. A może któryś z tych młodych, czytając o takich problemach, jako dorosły człowiek, nagle znajdzie nową, innowacyjną metodę rozwiązania takiego problemu. Jeszcze jeden przykład. No, chciałem tak 3 przykłady po pitagorejsku, prawda, nawiązując do trójki. Liczby pierwsze Fermata. To jest też przykład, proszę Państwa, jak nigdy nie wiadomo, co znajdzie w matematyce zastosowanie. Tu była mowa właśnie, że to, no, no dobrze, no bawimy się takimi pytaniami, ale po co to komu, nie? Tu, to też jest Fermat. A ze zdziwieniem właśnie zauważyłem, bo znamy tamto zdjęcie, ale tak, Fermat również miał taki portret. Dlaczego się pytamy o liczby pierwsze Fermata? No bo one nagle po 150 latach znalazły zastosowanie przy konstrukcji wielokątów foremnych. Nie mówiąc już o tym, że sprawdzanie własności tych liczb jest również sprawdzaniem własności komputerów, architektury procesorów. Właśnie po to takie zabawy się wykonuje. Tu mamy przykłady. Widzimy te pierwsze 4 liczby. To są liczby, znaczy pierwszych 5, bo od 0 liczymy. To są liczby pierwsze, a pozostałych do dziś nie wiemy. Wiemy, że do 32 nie ma. I sporadycznie największa znana
liczba Fermata, która nie jest pierwsza, to jest ta liczba. No i tu niestety dla zwolenników komputerów powiem, że tego komputer by nie sprawdził. I chyba jeszcze przez długi okres czasu, chociaż technika komputerowa bardzo posunęła się do przodu, to jest taka liczba, że bardzo trudno, nawet nie mówię o wyobrażeniu, ale w porównaniu z nieskończonością to jest nic. To jest jednostka, prawda? I teraz my nie wiemy, jakie tam mogą prawidła zachodzić dla tak ogromnych liczb. I być może właśnie to jest przyszłość albo jedna ze ścieżek nowoczesnej matematyki. Modele wszechświata. Jak ten wszechświat wygląda? Czy ma takie dziury? Czy może jest czymś w rodzaju takiej butelki Kleina, czy jeszcze innej skomplikowanej konstrukcji? A może wygląda jak wnętrze dwunastościanu, któremu sklejono przeciwległe ściany w odpowiedni sposób? Jest taki model, są takie propozycje. No, gdyby rzeczywiście tak było, to byłoby jakieś nawiązanie do Platona, który do dwunastościanu przywiązywał ogromną wagę, który uznawał dwunastościan za model ładu we wszechświecie, prawda? To był symbol kosmosu, ładu kosmicznego. Jak to jest, nie wiemy. Może matematyka współczesna jest jeszcze nie na tyle rozwinięta, żeby posiąść tę wiedzę, żeby poznać, w jakiej rzeczywistości my żyjemy, bo może ten wszechświat jest zapętlony jak ten węzeł, prawda? Że w ten sposób może wyglądać. No i tu pozwolę sobie znowu zacytować Williama Blake'a, jego słynny czterowiersz, bardzo ładny i jakby takie przepowiedzenie. W ziarnku piasku ujrzeć świat cały. Proszę Państwa, to być może jest prawda matematyczna. Karol Borsuk udowodnił, że zginając izometrycznie przestrzeń, możemy ją zamknąć w niewielkiej kuli. Izometrycznie to znaczy tak, że my żyjąc w tej przestrzeni tego nie zauważymy, że tu koło nosa mojego gdzieś może być Syriusz albo galaktyka Andromedy, tylko oczywiście ta przestrzeń jest odpowiednio powyginana. To są ludzie, którzy zajmują się takimi problemami. Pewnie rozpoznajemy niektóre z postaci. Roger Penrose, no Hawkinga to trudno nie poznać, ale Grishy Perelmana to chociaż dużo się o nim słyszało, że nie przyjął miliona dolarów, ale pokazał, że matematyk nie tylko pieniędzmi żyje, tylko ideami. No i jeden z młodych genialnych, Terence Tao, wielki, współczesny, zapowiadający, chociaż już w zasadzie już wielki, rozwiązujący wielkie problemy, może on pokaże nam, jak wygląda matematyka bliska nieskończoności. Poczytać o tym można na przykład, jeden z moich ulubionych autorów i książka Listy do młodego matematyka. Ja tu widziałem warsztaty na temat, po co jest matematyka, do czego się może przydać. On też zadaje takie pytania, delikatne. To znaczy rozmawia ze swoją siostrzenicą, która pyta, wujku, no po co ty się zajmujesz matematyką, co ty z tego masz? A w ogóle do czego to się wszystko przydaje, te całe abstrakcje, tak jak ten człowiek wcześniej. O wielkich problemach jest inna jego książka, która również ukazała się po polsku. I proszę Państwa, zbliżam się do końca, już zaraz kończę. Nie zapominajmy o uśmiechu w matematyce, o różnego rodzaju dowcipach, które będą rozumieć nie tylko matematycy. Kończąc, zacytuję klasyka. Ten pan to Stefan Banach. I to w tym wieku, kiedy robił doktorat. My Banacha widzimy jako takiego mężczyznę w wieku balzakowskim. Ale on większość matematyki tworzył wyglądając tak. Nie jako poważny pan z muszką, prawda? Tylko jako młody człowiek, niespełna 30-letni. Banach rzadko wypowiadał się na tematy ogólne, ale ma kilka pięknych sformułowań
I jedno pozwolę sobie zacytować, bo ono jest bardzo ważne. Tylko państwa, które pielęgnują matematykę, mogą być silne i potężne. A więc, proszę państwa, najwyższy czas na matematykę, ale nie zapominajmy, żebyśmy chodzili po ziemi i byli racjonalni. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Ja może tutaj jeszcze jedno słowo. Pozwoliłem sobie tutaj użyć języka angielskiego, bo to jest współczesna łacina nauki. Prawda? No niestety poprzednia łacina miała tę zaletę, że była obca dla wszystkich. Teraz ten język jest uprzywilejowany, ale mimo to my sobie damy z nim radę. Dziękuję. Pozwoli, że takim SNM-owskim zwyczajem zwrócimy się do kolegi naszego, zresztą po ostatnich latach nie bywałeś, ale wcześniej bywałeś na naszej konferencji z Dzisku. Dziękujemy za wspaniały wykład. Dziękuję pięknie.